Dziś drugi dzień egzaminów maturalnych, w którym abiturienci zmierzyli się z matematyką. Jedni piszą ją, aby zdać, a inni liczą na naprawdę dobry wynik. Sprawdźmy, jak uczniowie drugiego ELO w Łomży poradzili sobie z królową nauk. Jak poszła matura, to z matematyki? Bardzo dobrze. Myślę, że 90% wpadnie, także jestem zadowolony. Bardzo dobrze, naprawdę łatwy egzamin. Według mnie stówka będzie. Zgadzam się z kolegą, bardzo łatwo było. Bardzo dobrze, moim zdaniem. Nie była trudna. Wydaje mi się, że była banalna. Myślę, że całkiem dobrze, dość długo się przygotowywałam, więc no, wszystko rozwiązałam. Okay. Było wszystko w porządku, było dobrze, dobrze poszło. Dobrze wszystko było w porządku, było git. No, generalnie to lepiej niż się spodziewałem poszło. Łatwiejsze było. Myślę, że nawet dobrze. Mi się też tak wydaje. Wydaje mi się, że dobrze, ale już porównywaliśmy wyniki i lekkie zgrzyty były, ale będzie dobrze. Ale myślę, że będzie pozytywnie. Świetnie poszła, bardzo prosta, wszystko miałem. No tutaj było przygotowywane bardzo dużo, więc dało to swój owoc. Bardzo dobrze. Jestem zaskoczona pozytywnie, bo arkusz był naprawdę przyjemny. Rozwiązałam ich bardzo dużo, ale ten był jeden z tych łatwiejszych, więc jestem zadowolona bardzo. Myślę, że w porządku. Bardzo w porządku w sumie. Może obserwowałaś sobie wcześniejsze arkusze? Jak oceniasz, czy ten był trudniejszy, łatwiejszy? Wydaje mi się, że był taki podobny do zeszłorocznego arkusza, no. Czyli nie sprawiło jakichś większych trudności? Nie. Myślę, że na takim samym poziomie. Trochę łatwiejszy nawet. Moim zdaniem łatwiejszy. Zadania były o wiele prostsze. Wydaje mi się, że była rok temu łatwiejsza, bo to było pokolenie covidowe i tak dalej. Za rok będzie trudniejsza. Ale myślę, że da się wszystkiego nauczyć. No, rozwiązywałam z tamtego roku, to moim zdaniem poziom był bardzo zbliżony. No ogólnie to ten był łatwy. Możliwe, że nawet łatwiejszy od tych z poprzednich lat. Mi się wydaje, że nawet i od próbnej był łatwiejszy. Mi się wydaje, że raczej te arkusze, na przykład co przerabialiśmy na lekcjach, wydaje mi się, że były troszkę trudniejsze niż ten, co teraz pisaliśmy. Myślę, że jeśli ktoś robił arkusze z poprzednich lat, to naprawdę dzisiaj dobra rada. Jak dla mnie był bardzo prosty, lecz rok temu, z tego co patrzyłem, też był dość prosty. Ale nawet bym powiedział, że w tym roku był prostszy niż w poprzednich latach, dwa lata temu. Wydaje mi się, że był łatwiejszy nawet, tak samo jak polski wczoraj. Taki dosyć łatwy był. Jak obstawiacie, ile będzie procent? No ja obstawiam stówkę i kolega też. Tak, planuję, żeby było z 80, bo próbne miałam na takim poziomie. Z 90, 80. Czy 100% nie wiem, ale myślę, że no dość wysoki wynik. Pewnie 100. No z 90, 80. Myślę, że tak 70. To ja myślę, że może być nawet setka, ale to tak się okaże. Liczę na około 90, ale teraz to już się zobaczy w lipcu. Ta dziewiątka z przodu satysfakcjonowałaby. Ja myślę, że stóweczka tutaj, tak? No z tego, co tutaj rozmawiałem z moimi rówieśnikami, to jak na razie wszystko mam dobrze. Jeszcze później sprawdzimy, ale jestem bardzo dobry, myślę. Chciałabym na pewno powyżej 80. Ale mogę powoli liczyć nawet powyżej 90. Jestem na pewno zaskoczona pozytywnie i myślę, że poszło bardzo dobrze. Trudno ocenić. Myślę, że ponad 70 będzie. Bardziej obawialiście się polskiego czy matematyki? Polskiego, tak szczerze. Polskiego. Bardziej bałaś się polskiego czy matematyki? Polskiego. Matematyka, łatwiejsza. No oczywiście, że matematyka. Polski. Polski, bo bardziej trzeba tak się domyślać, co egzaminator może uznać, a co nie, a tutaj no albo się wie, albo się nie wie. Polski był łatwiejszy, czy jednak matematyka? Matematyka to na pewno. Zdecydowanie, bo jesteśmy umysłami raczej ścisłymi. Język polski zdecydowanie, bo rozszerzam matematykę, tak można powiedzieć, że bardziej ścisły mam umysł. Perspektywy tego, że napisałam matematykę, to jednak wydaje mi się, że polski. Chociaż polski też był całkiem łatwy. Te tematy rozprawek były całkiem przyjemne, więc tegoroczna matura należy do tych łatwiejszych, moim zdaniem. Myślę, że polski, bo tam bardziej były otwarte zadania, wiadomo, trzeba było się domyśleć więcej. A był stres? Nie, właśnie wczoraj był największy na polskim, jako pierwsza matura. Dzisiaj tak luźno poszło. Czegoś jeszcze się boicie, czy raczej już teraz z górki? Ustnego z polskiego się trochę boję. Ustnego z polskiego i rozszerzeń. Raczej nie, tylko może matury ustnej z polskiego. Ja się obawiam angielskiego w takim sensie, że wylecą mi wszystkie słówka z głowy i zapomnę, jak się przedstawiać. A tak poza tym, to już raczej nie. Jest WOS rozszerzony, ze względu na to, że nie uczyłem się WOS-u przez ostatni rok. I tak bazowałem tylko na tym, co się sam nauczę przed maturą. Teraz to myślę, że bardziej rozszerzenia, geografia i w sumie to będzie takie najtrudniejsze. A były jakieś zadania, które sprawiły Ci największą trudność?
Jedno z funkcji kwadratowej, ale optymalizacja za 4 punkty zrobiona, także jestem zadowolony. Chyba tylko jedno. A na czym one polegało? Z trójkątem nie mogę go do końca tak opisać obrazowo. Czy jakieś zadanie ci zaskoczyło? Było trudne? Nie, raczej nie. Przy niektórych musiałam dłużej pomyśleć, ale ogólnie to było w porządku. Czyli wszystkie udało się zrobić, tak. 7, 8, 9, 10 było w sumie trudne. Na pewno optymalizacja. Jej nie zrobiłam, ale zresztą było okej. No mi właśnie też trochę ta optymalizacja takiej delikatnej trudności i parę zadań było takich na logikę, na przykład te z sadami, z procentami, takie było trochę do pomyślenia, to trochę. Też 7, 8, 9, 10. Chyba z wykresami, ale ja zawsze mam problemy z wykresami. To. Myślę, że nie, ale były zadania, na które trzeba było poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż zazwyczaj. Na pewno ostatnie zadanie z optymalizacją za 4 punkty jest z tych trudniejszych, bardziej ambitniejszych, ale z tego, co popytałam już kolegów, koleżanki, jakie wyniki, to miałam dobrze. Więc mam nadzieję, że zostanie dobra odpowiedź. Był równoległo bok i trzeba było obliczyć jeden bok i to było takie dosyć trudne. Jak oceniasz swoje przygotowanie do matury? No myślę, że dobrze. Przygotowywałam się tak naprawdę od września z jakimś dość dobrym planem, więc myślę, że jest solidne.